Czy masz świadomość? Polityka rowerowa w Polsce to zwykle albo przypadek, albo wynajdywanie koła na nowo. W powszechnym odbiorze polskie miasta w większości nie są jednak przyjazne rowerzystom. Ruch rowerowy jest mały, a emocje z nim związane wynikają nie tyle z jego względnej nowości, co z częstokroć katastrofalnej jakości infrastruktury rowerowej budowanej ze środków publicznych i krytykowanej zarówno przez użytkowników, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Zaledwie 16% miast dysponujących jakimkolwiek dokumentami zadeklarowało posiadanie standardów dla infrastruktury rowerowej. Marcin Chyła, raport Polityka Rowerowa Polskich Miast. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Marcin Chyła, aktywista rowerowy, autor raportu Polityka Rowerowa Polskich Miast, wydanego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Cześć Marcinie. Dzień dobry, z rowerowym dzwonkiem. Marcinie, trochę nietypowo zacznę nie od raportu, tylko od pytania, co to są miasta 15-minutowe? Ha, ha, ha. Przedmiot ogromnej kontrowersji, ataków ze strony środowisk konserwatywnych i prawicowych, ze strony środowisk lewicowych, to zdaje się być zbawienie ludzkości. Miasta 15-minutowe to do niedawna były wszystkie miasta na świecie, bo wszędzie można było dotrzeć w ciągu 15 minut i to na piechotę. Pomysł pana Moreno jest ciekawy, jest kontrowersyjny, natomiast generalnie sprowadza się do tego, żeby wszędzie było blisko, żeby wszystko się dało załatwić, nawet nie wsiadając do tramwaju czy do samochodu, tylko na piechotę albo na rowerze. A schodząc na ziemię, z pewnością miastem 15-minutowym w tej chwili jest Amsterdam czy Kopenhaga, gdzie rzeczywiście do większości punktów w mieście można w ciągu kwadransa dotrzeć na rowerze. A dlaczego tyle kontrowersji wywołuje, twoim zdaniem, ta idea? Mogę się tylko domyślać, natomiast na pewno, żeby rzeczywiście stworzyć coś takiego jak miasto 15-minutowe, w przypadku polskich miast, czy jeszcze bardziej amerykańskich miast, czy większości pewnie europejskich miast, trzeba by zrobić sporą, wolałbym nie używać tego słowa rewolucję, ale na pewno dokonać ogromnych, daleko idących przekształceń. I to przekształceń, które mogą wykraczać poza wyobrażenia ludu. Chodzi zarówno o budowę, uwaga, nowych dróg, jak i zamykanie czy zmianę przeznaczenia wielu istniejących. Po prostu chodzi o to, żeby rzeczywiście ułatwić poruszanie się pieszo, ułatwić przemieszczanie się na rowerze inaczej niż samochodem, no a każda zmiana oczywiście wywołuje reakcję nierzadko alergiczną. Więc takich awantur pewnie będzie dużo w Polsce, w Europie, na świecie. Ja przypomniałem sobie, kiedy ta awantura w Polsce wybuchła, przypomniałem sobie twoją książkę Miasta dla rowerów, która została wydana bodajże w połowie lat 90. Tam był taki rysunek z rowerem i z jego dostępnością w różne miejsca w mieście, no właśnie w ciągu tych kilkunastu minut. Tak, bo dokładnie do tego się to sprowadza. Myśmy wtedy nie nazywali tego miastem 15-minutowym. Co ciekawe, to bardzo ładnie działa w przypadku wielu miast. Jest kilka takich narzędzi internetowych, gdzie można sobie Amsterdam nałożyć na poszczególne miasta w Europie. I okazuje się, że właśnie Amsterdam nałożony na Warszawę wygląda bardzo ciekawie, na Wrocław bardzo ciekawie. I w przypadku niektórych polskich miast wydaje się, że ten potencjał jest już przynajmniej częściowo wykorzystywany, bo oczywiście do tego potrzebna jest infrastruktura rowerowa, ale infrastruktura taka, że
a rower się nie zatrzymuje co 100 metrów na czerwonym świetle, nie ustępuje wszystkim pierwszeństwa, nie musi jechać dookoła jakimś mało sprytnym objazdem, tylko ma właśnie możliwość jazdy na wprost, bez zatrzymań, po płaskim, możliwie płaskim i wtedy to rzeczywiście działa. To jest oczywiście potencjał, bo te 15 minut na tym diagramie w książce z 96 roku, on zakłada, że rzeczywiście rowerem można jechać na wprost, bez zatrzymań i to są właśnie między innymi te przekształcenia, o których mówiłem poprzednio. Czyli trochę ty plus środowisko aktywistów rowerowych w latach 90. wyprzedziliście epokę. Znaczy ja nie sądzę, żebyśmy wyprzedzali, bo Holandia na przykład zawsze była do przodu. W Holandii nigdy udział ruchu rowerowego nie spadł poniżej 20%, tak samo było w Danii. Natomiast no to są tak naprawdę prawa fizyki, prawda, że rower zużywa bardzo mało energii, znacznie mniej niż poruszając się pieszo, bo na rowerze zużywając tyle samo energii co pieszo, poruszamy się czterokrotnie szybciej niż pieszo, oczywiście po płaskim. No i historycznie rower się bardzo ładnie sprawdzał. W Holandii to było kiedyś 80% podróży w miastach, więc można by powiedzieć, że konserwatywnie wracamy do tego, co było kiedyś. W Polsce, zdaje się, w Poznaniu przed wojną rower był bardzo popularny, w pozostałych miastach może trochę mniej, bo ulice były takie, że trudno było się poruszać na rowerze. No właśnie, to wróćmy do raportu, świeżego raportu z tego roku, Polityka rowerowa polskich miast. Jakie są trzy najważniejsze wnioski z tego raportu? Wiemy, jak dużo nie wiemy, a to, co wiemy, jest bardzo przeraźliwe. Miasta nie wiedzą nawet, jaki mają udział ruchu poszczególnych środków transportu, bo zaledwie 20 bodaj miast wykonało kiedykolwiek kompleksowe badania ruchu. No, a skoro nie wiedzą, jaki jest udział ruchu rowerowego, to nawet czy samochodowego, czy jaki jest udział podróży z transportem zbiorowym, to nie wiedzą, jak poważny jest problem, który chcą rozwiązać i jaki byłby ewentualnie osiągalny poziom czy to ruchu rowerowego, czy udział podróży transportem zbiorowym. Cytowałeś na samym początku wynajdywanie koła na nowo. To jest skrót myślowy, ale to jest ogromne niebezpieczeństwo i podstawowy polski problem. W kilku polskich miastach udało się, w kilku, dwóch dokładnie, regionach Polski też udało się. Ale kompletnie nie zaistniał transfer wiedzy i pozostali albo robią inaczej, czyli właśnie wynajdują koło na nowo, albo nie robią nic i szczerze mówiąc nie wiem, co jest gorsze. Trzeci problem to kompletny brak planu, też to wybrzmiało, raptem 15 polskich miast ma coś, co nazywa polityką rowerową. Tak naprawdę takich polityk jest więcej, gdyby uwzględnić na przykład zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale i tak ogromna większość polskich miast nie ma w studium uwarunkowań nawet przebiegów tras rowerowych i w związku z tym w ogóle nie wiadomo, skąd się bierze ta infrastruktura, na którą wydają często niemałe pieniądze, bo nie ma do tego żadnego planu, a te plany, które zostały gdzieniegdzie zrealizowane, przyniosły wyniki katastrofalne, bo najwyraźniej te plany były złe i też w raporcie o tym mówimy. Czyli no, plag jest trochę i nawet więcej niż trzy. A jakie są trzy najważniejsze rekomendacje dla polskich miast? Po pierwsze uczyć się od najlepszych. Jest na przykład propozycja dialogu technicznego, to jest taki element postępowania przetargowego, żeby wyeliminować głupoty. Bardzo często, to akurat nie ma tego w raporcie, pytają się mnie samorządowcy, czy znajdziesz mi jakiegoś dobrego projektanta, który dobrze zaprojektuje. No co z tego, że jest dobry projektant, a nie ma takich, kiedy musi wygrać przetarg. Miasta muszą wiedzieć, jak organizować przetargi i na co. I to jest bardzo poważne wyzwanie. Bardzo często zdarzają się pomysły absolutnie karkołomne, kiedy po prostu widać, że miasta, nie wiem, chcą zadowolić Centrum Unijnych Projektów Transportowych jakimiś karkołomnymi wariactwami, które tak naprawdę przynoszą katastrofalne rezultaty, natomiast nie uzyskują tego efektu. Miasta powinny uporządkować swoją planistykę w oparciu o prawidłowe
standardy techniczne, podkreślam prawidłowe, dlatego że w tych 37, które zidentyfikowaliśmy, większość jest albo nieaktualna, bo nie dotyczy, bo przeoczyły zmiany przepisów, albo nie jest umocowana formalnie, albo zawiera karygodne wprost błędy, co zostało w raporcie przeanalizowane. Jeżeli mamy dobre, prawidłowo umocowane standardy, to na podstawie tego miasta powinny stworzyć plan, rysunek nawet sieci tras rowerowych z podziałem na ważniejsze, najważniejsze i pozostałe i stworzyć procedurę, w oparciu o którą buduje się infrastrukturę rowerową. Tak działa Poznań. Tak działał kiedyś Gdańsk, tak być może działa Kraków, natomiast wszystkie pozostałe miasta, no to jest duża doza przypadku. Prawda? Most Łazienkowski w Warszawie, jego nie było w żadnym planie. Warszawa kupiła za ciężkie tysiące złotych plan budowy tras rowerowych do roku 2020 i mostu Łazienkowskiego tam nie było. Był pożar mostu, była wielka afera, no i udało się za 13 milionów zbudować trasę rowerową, infrastrukturę rowerową z największym ruchem rowerowym w Warszawie. Czyli jest sukces, ale wynikający z pożaru, a nie z planu. I co więcej, wygląda na to, że jest to trasa lokalna, bo tak jest w studium uwarunkowań Warszawy narysowana, nieważna, a ma największy ruch rowerowy zmierzony kiedykolwiek w Warszawie. Więc to pokazuje skalę problemu, z którymi się mierzymy. Czy jeszcze jakieś rekomendacje uważasz, że są ważne i powinni o nich wiedzieć i mieszkańcy, i decydenci? Część rekomendacji dotyczy poziomu rządowego. To jest kwestia tak zwanej specustawy rowerowej, która była przedłożeniem rządowym w roku 2015 i trafiła do kosza. To jest rozszerzenie procedury zezwolenia na realizację inwestycji drogowej o drogi rowerowe, czyli nie będące częścią drogi publicznej. W tej chwili Rybnik na Śląsku walczy w sądzie z wojewodą o interpretację przepisów, ale to pokazuje problem. To jest problem, który dotyczy tak naprawdę najbardziej zaawansowanych miast i regionów, które prawidłowo wytyczyły, zaplanowały sieć tras rowerowych poza częściowo pasem drogi publicznej i nie mogą pozyskać terenu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są bardzo niemądre i bardzo nieprofesjonalne wytyczne, które sygnuje rząd, zarówno Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jak i późniejsze, o których akurat nie ma w raporcie mowy, bo to późniejszy czas był. To jest kwestia naprawy przepisów, bo mamy w tej chwili straszny bałagan w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Mamy trzy rodzaje uczestników ruchu drogowego. Zawsze to byli kierujący, czyli kierowcy, czyli również kierujący rowerami, czyli rowerzyści, oraz piesi. To były dwie i wszędzie na świecie są te dwie kategorie. Teraz mamy trzecią kategorię użytkowników urządzeń wspomagających ruch. To nie są piesi i to nie są kierujący, i tak stanowi ustawa, wielokrotnie zresztą. Oni nie muszą być oświetleni po zmroku, oni nie muszą sygnalizować zamiaru skrętu, ich nie dotyczą żadne znaki ani sygnały drogowe z wyjątkiem znaku droga dla rowerów. No i Czym oni się poruszają, żeby to wyjaśnić słuchaczom? Ustawa tego nie stanowi, ale można się domyślać, że chodzi o wrotki, o nartorolki, o szczudła. Tak, szczudła. To jest bałagan legislacyjny. To trzeba bardzo mocno przeczyścić, bo ruch rowerowy nam narasta i mamy sytuacje takie, gdzie ruch rowerowy wrotkarzy na przykład jest bardzo duży, a oni mają obowiązek korzystania z dróg dla rowerów. Nie mając obowiązku bycia oświetlonym po zwierzchu, nie mając obowiązku sygnalizowania zamiaru skrętu. Te sytuacje są groźne w niektórych miastach. To mogło nie przyjść do głowy legislatorom, którzy nie mieli takich doświadczeń, bo nie wiem skąd są. Natomiast to na pewno trzeba wyczyścić. Trzeba poprawić rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo o ruchu drogowym. To jest kwestia i wzoru sygnalizatorów dla rowerzystów, tych nowych sygnalizatorów z 2015 roku, bo są nieczytelne. To jest kwestia zmian linii wyznaczających pasy ruchu dla rowerów, kontrapasy. Trzeba wprowadzić śluzy do rozporządzenia, ale jako wzory zwymiarowane. I takich problemów jest więcej. Dość powiedzieć, że w tej chwili nie ma w rozporządzeniu szerokości pasa ruchu dla rowerów, a jest szerokość pasa ruchu na autostradzie.
bo urzędnicy z ministerialni uważają, że pasy ruchu dla rowerów wyznacza się wyłącznie na podstawie projektu budowlanego. To jest bzdura, to jest nieprawda. Tak samo znak droga dla rowerów można w tej chwili legalnie postawić gdziekolwiek. Tutaj powinno być w ustawie, przepraszam bardzo, w rozporządzeniu wprost napisane, że droga dla rowerów spełniająca warunki techniczne określone w rozporządzeniu wynikającym z prawa budowlanego o szerokości co najmniej tam 2 metry na przykład, czy 1,5 metra, jeżeli jest jednokierunkowa. Takie rzeczy powinny zostać wprowadzone do przepisów i tego samorządy nie zrobią. Samorządy mogą tylko z tych przepisów korzystać albo z nimi walczyć, bo tutaj właśnie sytuacja jest dość obosieczna. A 3 miasta, które warto odwiedzić, żeby zobaczyć, jak powinno się robić, grać w rowery w mieście. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Ja jestem dość sceptyczny, jeśli chodzi o tak zwane wizyty studyjne. Wiele środowisk uważa, że jeżeli się wyśle urzędników na przykład do Holandii, to oni padną na kolana i doznają objawienia. Ja znam aktywistów rowerowych, którzy byli w Holandii i nic nie zrozumieli. Na pewno Poznań, w którym udział ruchu rowerowego wynosił w 2019 roku 8,4%, to jest więcej niż w 2019 roku było w Wiedniu, w tym Wiedniu, który jest takim benchmarkiem, takim wzorem dla wielu, wzorem zrównoważonego transportu, zrównoważonego rozwoju. W Poznaniu w 2019 roku udział ruchu rowerowego był wyższy niż w Wiedniu, 8,4%, i wzrost udziału ruchu rowerowego też był bardzo duży, bo o 110% w stosunku do poprzednich kompleksowych badań ruchu sprzed 7 lat, czyli z 2013, jeżeli dobrze pamiętam, roku, czy 2011. Poznań na pewno warto zobaczyć Gdańsk, przy czym Gdańsk siłą rozpędu i na słowo honoru. Wydaje mi się, że dobrym, chociaż niepotwierdzonym na razie, bo Kraków nie ma, teraz dopiero robi kompleksowe badania ruchu, dobrym, ciekawym wzorem jest Kraków, który zresztą w tym raporcie ma najwięcej kontraruchu w Polsce, czyli dwukierunkowego ruchu rowerowego w ulicach jednokierunkowych. To jest akurat jedyna rzecz, którą Kraków ma najlepiej zrobioną. Natomiast Kraków też, jeśli chodzi o planistykę, o standardy techniczne i o procedury, jest chyba dobrym wzorcem, chociaż zobaczymy, czy przypadkiem na podstawie tych procedur nie uda się kogoś oskarżyć o niedopełnienie obowiązków służbowych. To byłby perwersyjny sukces. I dwa województwa, czyli Pomorze Zachodnie i Małopolska, które realizują, to jest troszeczkę inna bajka, bo trasy turystyczne, rekreacyjne, ale też o wymiarze użytkowym w dużej mierze, zupełnie inaczej niż pozostałe 14 województw poprzez zarządy dróg wojewódzkich. I to widać, bo tutaj rzeczywiście postęp w ciągu ostatnich 7 lat jest jednoznaczny, oczywisty. I w Poznaniu czy w Krakowie widać to na przykład po ilości rowerów parkujących na ulicach. Podobnie zresztą jest we Wrocławiu, gdzie ten ruch rowerowy też jest duży, natomiast tam można by mocno się zastanawiać, czy plan na infrastrukturę rowerową był prawidłowy i prawidłowo realizowany, o czym w raporcie też jest. Redakcja tygodnika Spraw Obywatelskich znajduje się w Łodzi. Jak Łódź twoim zdaniem wypada na tle innych miast? Raport powstał na podstawie ankiet, które były wysyłane do 600 polskich miast liczących ponad 5000 mieszkańców. Dostaliśmy 510 zwrotów, Instytut Rozwoju Miast i Regionów dostał, bo to pracownicy Instytutu robiły. Łódź nie odpowiedziała na ankietę, w związku z tym nie jest analizowana. Należy do tej elity. Łódź się pojawia w raporcie
tylko i wyłącznie w anegdocie dotyczącej pomiarów ruchu rowerowego, bo Łódź jest jednym czy pierwszym chyba polskim miastem, w którym są tak zwane liczniki automatyczne ruchu rowerowego. I tutaj zauważę, że pierwszym, ale pies z kulawą nogą się nimi nie interesuje. Ja się zainteresowałem i wyszło, że one są mocno dziurawe, natomiast z tych liczników, które pokazywały coś przez jakiś dłuższy okres czasu, okazało się, że w Łodzi ruch rowerowy spadł. Na tych konkretnych licznikach, na których udało się wycisnąć ciągłość danych z okresu, który jest omawiany w raporcie. To jest jednozdaniowo z zastrzeżeniem, że Łódź nie zwróciła ankiety i nie była analizowana. Natomiast też trzeba powiedzieć, że miasta w Polsce są szalenie zróżnicowane. Część miast przespała ostatnie 30 lat, a część miast od 30 lat bardzo intensywnie działa na rzecz rozwoju ruchu rowerowego i właśnie te środowiska rowerowe. To akurat nie jest przypadek, że w Poznaniu te środowiska rowerowe były aktywne już na początku lat 90., w Krakowie też były aktywne już na początku lat 90., w Gdańsku w połowie lat 90. Także no, troszeczkę jak angielski trawnik, prawda, strzygliśmy sobie. Aktywiści rowerowi się opatrzyli, dorobili się potomstwa i przesadzili te miasta na rowery. A co cię najbardziej zaskoczyło przy opracowywaniu tego raportu? O, wiele rzeczy. Takie duże zaskoczenie to było, że 70% długości kontraruchu rowerowego, czyli dwukierunkowego ruchu rowerowego w ulicach jednokierunkowych, jest w zaledwie 5 polskich miastach. W tej chwili zapewne jest to już 80%. To jest wynik nowelizacji, korzystny wynik nowelizacji rozporządzenia z 2015 roku, ale widać, w jak bardzo ograniczonym stopniu jest ta rewolucja wdrażana przez samorządy. Zaledwie 5 miast z największą długością. To jest jeden problem. Drugi problem, są województwa, które bardzo bombastycznie wprowadzały politykę rowerową. Dolny Śląsk krzyczał, że ma najlepszą w Polsce dolnośląską politykę rowerową i tam wprost jest napisane, to jest poważny błąd strategiczny Dolnego Śląska, w uchwale zarządu województwa jest wprost napisane, że tę politykę realizują gminy. One planują, one projektują, one budują. Żadne miasto Dolnego Śląska w ogóle się nie zająknęło, że jest taki dokument i cokolwiek robią. Podobny problem jest na Śląsku. Przy czym na Śląsku akurat jest jedno miasto, które zadeklarowało, że tak, że robi, to jest Lubliniec. Przy czym ta polityka Lublińca jest bardzo precyzyjnie, a wskutek tego złośliwie przeanalizowana w raporcie, bo wygląda, że to jest jedna wielka katastrofa. To jest zresztą w ogóle taki wniosek, że nie wiadomo co lepiej, żeby w ogóle nie było planu, czy żeby był zły plan i ten plan został zrealizowany. To jest dość diaboliczny wniosek z całego raportu. Nie wiadomo co lepiej, czy co gorzej. Ja zacytuję, już mówiłeś o tym, ale zacytuję podkreślając ten wątek. Cytat: miasta nie korzystają ze sprawdzonych wzorców i narzędzi lub korzystają z nich nieudolnie. Koniec cytatu. Czy możesz tutaj wyjaśnić, o co chodzi na przykładach? Bardzo prosta rzecz. Mamy standardy techniczne Krakowa z roku 2004. Kraków miał standardy techniczne na rok przed Londynem, bo to jest taki dość międzynarodowy trend, bylaws, tych standardów technicznych, prawidłowo umocowane formalnie. I pomimo tego, że te standardy były prawidłowo umocowane, mamy potem całą serię standardów, które są nie wiadomo czym, można je powiesić sobie na ścianie i modlić się do nich, bo są w ogóle nieumocowane formalnie, czyli ich formalnie z punktu widzenia takiej pragmatyki urzędniczej nie ma. Bo urzędnik musi działać na podstawie i w granicach prawa, czyli na podstawie zarządzenia prezydenta, które z kolei jest na podstawie jakiejś ustawowej. Są standardy, które zawierają żenujące, ośmieszające autorów błędy. Prawda? Przykład standardów warszawskich, gdzie mamy drogę dla rowerów, która jest pasem ruchu dla rowerów i można po niej jeździć samochodem, bo tak się autorowi napisało. Dosłownie, co prawda w definicjach zdefiniował to prawidłowo, ale zaraz potem
napisał coś zupełnie odwrotnego i nikt tego przez 12 lat nie zauważył. Są ogromne problemy z definicjami, między innymi w standardach warszawskich, ale także w standardach GZM-u, gdzie nie skorzystano z tego dorobku. Mamy przykład procedury audytu rowerowego w Krakowie i to jest największa klęska, dlatego że standardy plus audyt rowerowy, czyli plus procedura stosowania, wspomniana w zarządzeniu prezydenta Warszawy, ale nieskonsumowana, dają po 10-15 latach efekt. Kraków będzie miał za niedługo 20. rocznicę stosowania standardów rowerowych i generalnie widać, że w Krakowie mamy bardzo wysoką zgodność zachowań użytkowników z projektem, czyli z zrealizowaną infrastrukturą. Zupełnie odwrotnie niż w przypadku Wrocławia chociażby, gdzie zdarza się, że tylko 15% użytkowników, to jest raz wynik, czyli to, co widać na hitmapach Strawy, ale również stowarzyszenia rowerowe we Wrocławiu badały zachowania i tam się okazało, że raptem 15% użytkowników korzysta z udogodnienia w taki sposób, jak wygląda i organizacja ruchu rowerowego. Czyli można było się uczyć, można było nie powtarzać błędów, no ale właśnie ktoś postanowił zrobić lepiej. Takich przykładów jest niestety cała masa i mam wrażenie, że gorszy pieniądz wypiera pieniądz lepszy, czyli mamy coraz gorsze standardy, coraz bardziej bezsensowne polityki i przejadamy kupę kasy, bo tak naprawdę w ogóle sedno tego wszystkiego sprowadza się do problemu. Przepalamy bez sensu pieniądze na tak zwane ścieżki rowerowe, a efektu nie ma. W raporcie jest bardzo wyraźny podział na rezultaty, outputs w kilometrach dróg dla rowerów i wyniki, czyli outcomes, jak ludzie się zachowują. To jest ogromne wyzwanie, żeby nie budować infrastruktury, która jest tylko i wyłącznie pomnikiem, a nie generuje ruchu rowerowego. Z każdego miliona złotych powinniśmy wyciskać jak największy ruch rowerowy, a tego miasta nie potrafię. A to z czego twoim zdaniem wynika ta sytuacja po właściwie 30 latach funkcjonowania czy działania środowisk prorowerowych w Polsce? Z nieuctwa, też w dużej mierze z niezborności, bo też proszę zwrócić uwagę, skąd się wzięła polityka, dolnośląska polityka rowerowa, którą przed chwilą obsobaczyłem. To nie wymyślił marszałek województwa, tylko środowiska rowerowe chciały mieć taką politykę. Prawda? A marszałek się łaskawie zgodził. Oficerowie rowerowi, to akurat złośliwie zauważę, że w Łodzi, o którą pytałeś, chyba było 3 oficerów, to nie prezydenci chcieli, tylko środowiska rowerowe chciały, no i wyznaczyły bardzo słabe jednostki, które potem rezygnowały, którym się nic nie udawało. Więc takie strategie, które polegają na strzelaniu sobie w stopę, to jest wyzwanie dla organizacji pozarządowych. Ja powtarzam, strzelanie w stopę zawsze przynosi rezultaty, w związku z tym nie należy strzelać w stopę. To jest mój message, mój przekaz dla organizacji, także organizacji rowerowych. Natomiast jeśli chodzi o polityków, politycy lubią mieć łatwe, proste sukcesy i jeżeli mają postulat typu zróbmy strategię, no to cóż łatwiejszego niż zrobić strategię, prawda? No to mamy strategię rowerową Śląska, w której jest napisane, że szansą na rozwój ruchu rowerowego na Śląsku jest bartnictwo. Nie żartuję. Bartnictwo, ule, pszczoły. Napisało to 4 aktywistów rowerowych ze Śląska za pieniądze. No to ja się tutaj nie będę znęcał nad politykami ze Śląska, tylko ktoś wymyślił taką strategię. Zamiast, żeby nieść kaganego światy i pokazywać, na czym polega sukces Gdańska, na czym polega sukces Poznania, na czym polega sukces Małopolski, która żadnej strategii rowerowej rozumianej, tak jak na Dolnym Śląsku czy Śląsku, nie ma, to oni sobie wymyślili, że zapostulują coś, na czym się obłowią finansowo. W związku z tym nie sądzę, żeby na przykład na Śląsku w najbliższych 20 latach się rozwinął ruch rowerowy. Chociaż być może gdzieś na Tarnowskich Górach na przykład, albo w Pszczynie, bo tam jest ruch rowerowy od zawsze. Okej, ostatnie pytanie. Jakie masz rady dla obywateli, którzy chcą działać na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej w swoim mieście?
Ha, 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 ha. Uczyć się. Uczyć się, uczyć się i to uczyć się nie w ten sposób, że powtarzać mądrości zaczytane i zasłyszane w internecie, bo to jest też wielkie wyzwanie. Tego nie ma w raporcie IRMIR-u, ale moim zdaniem jest bardzo dużo przykładów fatalnych, kiedy w trybie budżetu obywatelskiego aktywiści sobie zorganizowali infrastrukturę, z której potem nikt nie korzysta. To jest przykład Piotra Skargi we Wrocławiu, katastrofalne pasy ruchu dla rowerów w ulicy, która się absolutnie do tego nie nadaje. Waltera Jankę w Łodzi, o którą też pytałeś, to absolutnie niedopuszczalne. W związku z tym trzeba bardzo uważać, co się postuluje i postulować realne ułatwienia. Realne ułatwienia polegające na skracaniu drogi w metrach, skracaniu czasu potrzebnego na pokonanie drogi, to są minuty zatrzymania na czerwonym świetle i unikać strzelania sobie w stopę. Ja rozmawiam z wieloma takimi wannabe aktywistami, którzy mają jakieś nieprawdopodobnie zupełnie szkodliwe pomysły typu pas ruchu dla rowerów na rondzie, gdzie absolutnie na rondzie w żadnym przypadku pasów ruchu dla rowerów nie wolno stosować, mimo że są w Holandii, ale to są zupełnie inne uwarunkowania. Czy na przykład wierzą, że separator nas zbawi, prawda? Taki gumowy separator postawiony na jezdni. Na separatorze rowerzysta może się zabić. To trzeba naprawdę dużo wiedzy, żeby to prawidłowo zastosować. Więc tutaj może być trochę problemów. To widać na przykład w Warszawie, gdzie część środowisk aktywistycznych domaga się pasów ruchu dla rowerów na ulicach, które są absolutnie niewłaściwym miejscem dla takiej organizacji ruchu. I tak jak mówię, nie należy sobie strzelać w stopę, dlatego że to zawsze przynosi efekt trafienia w stopę. W związku z tym trzeba wziąć głęboki oddech, popatrzeć się, skąd się wziął ruch rowerowy w tych miastach, które odniosły sukces, i zastanowić się, czy coś nie udałoby się przeszczepić do miast, w których się mieszka. Są przykłady i to znowu, to nie działa w ten sposób, prawda? Na ulicy Kopernika w Krakowie mamy 55% udziału ruchu rowerowego. To jest większość, samochody są w mniejszości. Ale to nie wynika stąd, że tam jest kontrapas akurat, tylko z całego ciągu o długości 8 kilometrów. Czyli to jest cała taka urbanistyka rowerowa. To jest też ryzyko, prawda, że pojedziemy na wycieczkę, zobaczymy, to nas zachwyci i zrobimy to samo u siebie, tylko że u nas to nie będzie działało ze względu na zupełnie inny kontekst. Raczej trzeba się patrzeć tutaj na mapę, patrzeć skąd, dokąd jedziemy. Jest sporo narzędzi, one są w raporcie omawiane troszeczkę półgębkiem, bo nie o tym była tak naprawdę mowa, natomiast sporo przykładów jest i to jest więcej niż tylko i wyłącznie obrazek i tylko więcej niż wizyta studyjna w jakim mieście. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Marcin Chyła, aktywista rowerowy, autor raportu Polityka rowerowa polskich miast. Marcinie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień, we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!